Cześć, Janko Juska, z Extremist Barek 22 i witam na kolejnym odcinku z serii sprawdzania maszyn do LS17. Dzisiaj mamy inną perspektywę. Zacznijmy sobie od beczek, później mamy jakieś tam chwastowniki, później mamy jakieś kosiarki, TP i TD, więc mamy powrót odcinków, trochę inaczej, nie mam na OBS-ie, bo OBS niestety przestał działać. No jak na razie mamy takie coś, więc zaczynamy sobie tutaj od beczek, sprawdzimy wszystko, ile najpierw kosztuje, a później będziemy się zastanawiać dalej. Czyli przechodzimy sobie tutaj do zbiorników gnojówki. Pierwszym... Może... O. Tutaj jest WE, no bo tutaj niestety trochę się rozmazuje. Jak na przykład są takie, o, jak takie coś naciskam, to niestety, dobra, jak ten to będę tak robił. Więc tak, pierwszą mamy beczkę Garant za 12 tysięcy, później mamy beczkę Jaskin za 36 tysięcy, później mamy Zuhamera za 48 tysięcy, do niego agregat, czyli, no, agregat to jest... No, prawie po polach za 28 tysięcy, czyli do tej beczki. Później mamy beczkę Venhuisa za 106 tysięcy. Później mamy do przewozu gnojowicy za 15 tysięcy. No i jeszcze do przewozu mamy za 45 tysięcy, więc teraz sobie wychodzimy zaprezentować wam, jak tutaj to wszystko wygląda. I to wygląda oto, o tak, ta beczka wygląda. Garanta. Tutaj mamy z tyłu i tutaj mamy tak dalej, Garant, o, Garant. Później mamy tą beczkę Joskina, tutaj mamy beczkę Joskin, przejdziemy się tak koło niej, zaraz zobaczymy, o, tutaj to jest ta beczka rozkładana, pojawi się na serii od zera do Bombera. Później mamy beczkę Zuhamera, no i te talerze do tego, więc tutaj mamy taką oto beczkę Zuhamera. Oj. I tutaj mamy ten talerzowy. Tutaj mamy beczkę do gnojówki, tą za 106 tysięcy, to jest Venhuisa. Venhuisa. I ta beczka, no i tak to wygląda ta beczka. Jeszcze nigdy ją farmingu nie robiłem. Tutaj mamy ten do przewozu gnojowicy Garanta. No i tutaj ten drugi do mana do przewozu gnojowicy Garant. Później kolejnymi rzeczami to są dwa chwastowniki. Chwastowniki. Widać wszystko na kamerce. Widać. Przecież może dałem to trzeba. O. O. I teraz jest dobrze wszystko. I teraz mamy jeden, to jest... On ma 12 metrów, 34 tysiące kosztuje, a ten drugi ma 87 tysięcy kosztuje i ma 9 metrów. I ma 9 metrów, a ten ma 12. A! Dobrze, 12, a ten ma 9. Poczekajcie. 12... No dobra, no ale no mamy takie coś. I nie wiem, dlaczego ten kosztuje tyle, a ten tyle. Czyli ten kosztuje tam tyle, ile kosztuje. Kiedyś wam zrobię oczywiście testy z tego. Tutaj mamy drugi chwastownik. No i później mam tej kosiareczki. Pokażę wam na początku w sklepie. Kosiarki, poczekajcie, sobie wejdę tutaj. I mamy tak, pierwszą kosiarkę Pottingera za 9 tysięcy, później mamy kosiarkę New Hollanda za 17 tysięcy, później mamy dwie kosiarki, to może być oczywiście zestaw, jedna za 11 tysięcy, druga za 42 tysiące, oczywiście z Pottingera. Później mamy, no i później mamy już firmę Lely, czyli droższa sprawa, 12 tysięcy, ta przednia, no i tylnia 49 tysięcy. Więc sobie wychodzimy. I tutaj mamy tą przednią kosiarkę Pottingera. Później mamy dwie kosiarki, znaczy tą podwójną kosiarkę. A dobra.
Tutaj mamy te podwójne kosiarki. Tutaj mamy kosiarkę New Hollanda. Dalej mamy tutaj kosiarkę Pottingera, ta rozkładana pojedyncza. I tutaj mamy jeszcze kosiarki Lely. Pojedyncza, mała. I tak ona to wygląda. I tutaj mamy tą kosiarkę z tej firmy. Więc ogólnie ludziska, ja wam serdecznie za ten odcinek dziękuję. Pamiętajcie, że filmy zaczynają powracać na kanał. Live'y będą prawdopodobnie tylko w niedzielę albo w sobotę, więc zobaczymy. Więc trzymajcie się, na razie piąteczka, żółwiki, cześć!